Witajcie, mamy początek kwietnia, więc dobry moment, żeby podsumować, ile ta nasza fotowoltaika wyprodukowała, a nasz magazyn zmagazynował prądu przez pierwsze 3 miesiące, czyli styczeń, luty, marzec 25. Jeszcze tak tytułem wstępu. Mamy panele Jinko o łącznej mocy 7,4 kWp plus magazyn energii Lipton, który ma pojemność magazynu 15 kW. Teraz podejdziemy do domu i pokażę Wam po kolei, ile w jakich miesiącach, czyli w styczniu, w lutym i w marcu wyprodukowaliśmy, jaka była autokonsumpcja, ile się udało z tego wykorzystać, ile poszło do sieci i czy ma jakikolwiek to sens. Postanowiliśmy, że resztę nagramy w domu, bo na dworze jest strasznie zimno, mimo że jest początek kwietnia, to pogoda się dostosowała do wybryków Trumpa i mamy przymrozki i w ogóle jest tak mało ciekawie, więc nagrywamy w środku. Jeszcze na samym początku chciałem Wam taki jeden fajny patent powiedzieć, którego ja kiedyś nie znałem. Ostatni cały tydzień pracowałem, tam pomagałem rodzicom wyremontować taki stary komin i to się przyziębiłem. A ponieważ jest teraz sezon na kwitnięcie forsycji, to Wam podpowiadam, żeby sobie takie forsycje, kwiaty forsycji pozbierać i te kwiaty forsycji po wymyciu, one są naturalnie jadalne. Można je oczywiście jeść tak na surowo. Najlepiej wymyć i najlepiej mieć z pewnego źródła, czyli po prostu z miejsca, gdzie nie ma dużo spalin, gdzie jest po prostu czysto. W każdym bądź razie zdecydowanie polecam, bo od jakiegoś tygodnia to stosuję i powiem Wam, chyba lepiej się sprawdza niż wszystkie leki i są dwa jeszcze bardzo duże plusy tego. Jest to naturalne i nie trzeba za to płacić, więc w zasadzie same tylko plusy. A teraz dobra, przechodzimy do konkretów, żeby Was tu nie zanudzać. Jeśli chodzi o naszą produkcję, to pokażę, to przedstawię Wam to, jaka była w styczniu, jaka była w lutym, jaka była w marcu. I bardzo ważna sprawa. Ja tutaj absolutnie nikogo nie namawiam do fotowoltaiki. Jeśli Was to interesuje, chcecie montować, montujcie. Jeśli Was to nie interesuje, nie montujcie. Są inne rozwiązania. Można w ogóle być tylko z sieci, można mieć jakiś wiatrak, coś tam. Każdy niech sobie robi, co mu się podoba. My zamontowaliśmy, bo mieliśmy takie zużycie, że uważaliśmy, że ma to sens, więc zamontowaliśmy. Jeśli chodzi o to, jakiego sprzętu my używamy. Panele mamy Jinko, mamy ich 16 sztuk. Łączna moc paneli to jest 7,4 kWp. Magazyn mamy Lipton. Z tym magazynem mieliśmy pewne problemy, ponieważ ze dwa razy nam wyłączyło, odłączał się nam magazyn od sieci. Firma Ekowat, która tutaj nam sprzedawała towar, wywiązała się, wymieniła jakby część tego magazynu. No zobaczymy, jak to będzie się sprawować dalej. Jeśli chodzi o falownik, to oczywiście przy magazynie musi być hybryda i mamy hybrydowego Goodu i 10 kW, więc mamy jeszcze troszeczkę marginesu, że moglibyśmy sobie dodać więcej paneli. Czy to ma sens? Uważam, że na razie niekoniecznie, ponieważ jak zaraz zobaczycie, ta produkcja jest dosyć duża, brakuje tego prądu trochę zimą, natomiast od marca już jest duża nadwyżka. Ale przechodźmy do konkretów, żeby Was tu nie zanudzać. I teraz tak, jeśli chodzi o miesiąc styczeń, to w miesiącu styczniu mieliśmy całkowitą produkcję z paneli na poziomie 234 kWh i z tego skonsumowaliśmy 83%, czyli 193, sprzedaliśmy 39. Całkowitego zużycia w naszym domu w styczniu było 386 kWh, z sieci mieliśmy 192, z paneli 193, czyli troszkę ponad połowa, minimalnie ponad połowę w styczniu prądu mieliśmy z paneli i z baterii, natomiast drugą połowę musieliśmy już dostarczyć z sieci. Jak to wyglądało w kolejnym miesiącu w lutym? Już sobie tutaj przejdę. Y,
Luty już było wiele lepszy. W lutym panele wyprodukowały 405 kWh. Zużyliśmy 270, sprzedaliśmy energię za 134. Całkowite nasze zużycie w domu wynosiło 384 kWh, więc tak naprawdę całkowite zużycie było mniejsze niż to, co wyprodukowaliśmy, ale ponieważ wiadomo, że nie da się wyprodukować i zużyć wszystkiego i zmagazynować, bo trzeba mieć bardzo duży magazyn, więc z tego, co wyprodukowaliśmy, zużyliśmy 270 kWh i to było 70%, a do sieci oddaliśmy 113 kWh, co było niecałe 30-35%. Czyli podsumowując, w styczniu produkcja plus magazyn wystarczyła na 50% zużycia, w lutym produkcja plus magazyn wystarczyła na 70% zużycia. W lutym mniej więcej tyle sprzedaliśmy, co kupiliśmy. Teraz przejdziemy do ostatniego miesiąca z tego pierwszego kwartału, czyli do marca, i podamy Wam, jak to wyglądało w marcu. No, w marcu już ta produkcja była bardzo duża, czyli w marcu wyprodukowaliśmy 756 kWh, z tego zużyliśmy 431, a sprzedaliśmy 325. Jeśli chodzi o zużycie z tego, co wyprodukowaliśmy, w domu zużyliśmy, całkowite zużycie wynosiło 465. Z tego 431 było z PV plus baterii, czyli z paneli i baterii, i to stanowiło 92%, prawie 93% zużycia. Do sieci, z sieci pobraliśmy 33 kWh, co stanowiło 7,3% zużycia. Czyli w marcu prawie 93% energii mieliśmy już z paneli i z magazynu. Jak tutaj się przyjrzycie dokładnie temu, to zobaczycie, że zużycie nasze jest rosnące. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że już w lutym i w marcu, kiedy były takie słoneczne dni i widzieliśmy, że w magazynie już jest ponad 80%, a nadal mocno świeci słońce, włączaliśmy grzejniki elektryczne, żeby tego, jeśli ktoś był oczywiście w domu, bo to nie zawsze się dało, ale jak byliśmy w domu, był to weekend, czy ktoś był w domu, czy ja, czy Basia, to włączaliśmy grzejniki elektryczne, żeby dodatkowo ogrzewać dom. Zazwyczaj to włączaliśmy w piwnicy, bo tam zawsze jest zimno, dodatkowo ogrzewać dom i wykorzystać tą nadwyżkę prądu, zamiast oddawać ją do sieci. Oczywiście to wszystko, co się nie udało wykorzystać lub zmagazynować, poszło do sieci. Wiadomo, że to tutaj zysk z tego nie będzie duży, ale zawsze jakiś będzie. Ponieważ mamy te panele około pół roku, może troszkę krócej, bo od października, to takie pierwsze podsumowanie z mojej strony, jakie ja mogę powiedzieć, jest chyba troszkę lepiej niż się spodziewałem. To znaczy, wygląda na to, że w zasadzie od marca, od początku marca, tylko też trzeba jedną rzecz zwrócić uwagę. Ten rok, według wielu ludzi, ja tego tak dokładnie nie potrafię stwierdzić, ale według prognoz jest dużo bardziej słoneczny niż inne lata, więc no tutaj może to troszeczkę przekłamywać, ale z tego wychodzi, wygląda, można wyciągnąć taki wniosek z tej sytuacji pogodowej i z tego, ile mamy tego prądu z paneli, ile udało się zmagazynować, że w zasadzie miesiące od marca, od początku marca do końca października można być praktycznie prawie samowystarczalnym, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 8 miesięcy praktycznie 90-95% prądu, który zużywacie, wyprodukujecie, a resztę to jest nadwyżki, które oddacie do sieci albo za darmo, albo za jakieś tam parę groszy. Natomiast te 4 miesiące zimowe, to przy takim zużyciu i przy takim magazynie, jak my mamy, jesteśmy w stanie wyprodukować między 50-60% tego, co zużyjemy, więc jest całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle, uważam, że ma to sens, więc ta fotowoltaika ma sens pod warunkiem, że ją w rozsądnych pieniądzach kupicie,
i macie dość duże zużycie. Na pewno fotowoltaika nie ma sensu, jak zużywacie prądu za 1000 czy 2000 zł na rok, to możecie sobie darować, bo to prawdopodobnie się nigdy nie zwróci. Natomiast jeśli jest to duża rodzina, duże gospodarstwo domowe, zużycie prądu jest duże, wtedy warto się w to pakować. Z takich ważnych rzeczy jeszcze. Kiedy już mamy tą fotowoltaikę, zmienia się troszeczkę sposób użytkowania. Czyli my na przykład, jeśli jesteśmy w domu, a jest pogoda słoneczna, to wtedy co możemy i mamy dużą nadprodukcję, czy dużą produkcję w ogóle, to co możemy włączać i wykorzystać tą produkcję prądu, to włączamy. Czyli jeśli jest pranie, to pranie, jeśli jest suszarka, to suszenie, jeśli zmywarka, to zmywanie. Oczywiście nie wszystko da się w ten sposób zrobić, więc nie robimy, ale jeśli czy ja, czy Basia jesteśmy w domu, czy na przykład mamy dużą nadprodukcję, jest na dworze nadal chłodno, to włączamy dwa grzejniki elektryczne, żeby ten prąd wykorzystać i zakumulować na przykład w postaci ciepła. My na przykład włączamy sobie zazwyczaj ogrzewanie w piwnicy, ponieważ jakby mamy otwartą przestrzeń, to ciepło z piwnicy się później unosi do domu, a też jest dodatkowo dogrzana ta piwnica w takim okresie przejściowym, kiedy tego prądu jest dużo. Żeby to podsumować, chodzi głównie o to, że mając te panele i ten magazyn, mając panele, no myślimy o tym, żeby wykorzystać jak najwięcej tego prądu wtedy, kiedy to słońce jest, a żeby ograniczyć zużycie prądu wieczorem, choć oczywiście nie ze wszystkim da się tak zrobić, bo na przykład oświetlenie jakieś zewnętrzne, jak macie magazyn i wiecie na przykład, że dzisiaj jest słonecznie, jutro będzie, przez cały tydzień będzie słonecznie, to w zasadzie można sobie spokojnie pozwolić na to, że częściowe oświetlenie zewnętrzne można sobie je włączyć i ono może być praktycznie włączone cały czas, bo nawet to oświetlenie nie jest w stanie zużyć tego, co zostanie zmagazynowane i wykorzystane. Więc ile możemy, tyle wykorzystujemy wtedy, kiedy jest dzień, natomiast mając spory magazyn, nie ma problemu z tym, żeby wieczorem czy w nocy nadal ten prąd w tym magazynie był, no chyba że zużycie jest bardzo duże, no to nawet i wielki magazyn nie pomoże wtedy. Dobra, jeśli chodzi o dzisiaj, to chyba już wszystko. Piszcie, jaką wy macie produkcję. Już parę osób mi napisało, że ten marzec w tym roku był bardzo rekordowy u niektórych i te produkcje były bardzo duże. Zresztą pewnie ci, którzy się interesują, to wiedzą, że te ceny w tym roku na tej towarowej giełdzie energii już kilka razy były ujemne, co oznacza, że ta produkcja z tych paneli fotowoltaicznych była bardzo duża, więc ci, którzy mają naliczania godzinowe, to poddawali ten prąd po prostu za darmo, więc no niestety tak to wygląda. Pewnie pod tym względem lepiej nie będzie, ale jeśli chodzi o nas, my nie nastawialiśmy się tutaj na jakieś wielkie zarobki. Jeśli mamy oddać ten prąd do sieci za darmo, a w jakikolwiek sposób on będzie wykorzystany, nie jest to dla nas aż taki wielki problem. Niech sobie go tabun weźmie za darmo. W sumie to jest państwowa spółka, więc nie widzę aż takiego wielkiego problemu. No i co? I to w zasadzie chyba wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie i do następnego. Cześć! Nie śmiej się ze mnie.